Siema, jak zapewne wiecie, dzisiaj jest 1 listopada i w tym dniu pewnie większość z Was jedzie na groby swoich bliskich zmarłych. Nic nie stoi na przeszkodzie, dlatego dzisiaj pokażę Wam tyle kontrastów, jedną z zapomnianych i odseparowaną od świata zewnętrznego nekropolii między dwoma dzielnicami Warszawy, Pragi i Targówka, i powiem Wam jej historię. Sam dostęp do cmentarza obecnie mimo zbudowanego przejścia w nasypie jest przez tory, ponieważ brama, która jest, tam wiecie, tam są dwie bramy zainstalowane w tym przejściu, są przez większość czasu zamknięte na kłódki. Dlatego droga dalej prowadzi tylko przez tory, a nie jest to do końca ani bezpieczne, ani legalne, bo nasyp jest dosyć wysoki, więc to też takie nie jest łatwe, tak? A tamtąd jest prowadzona linia kolejowa na Gdańsk, więc jeździ Intercity, więc więc trzeba być uważnym, bo może to się skończyć, będzie tragicznie, nie? A nawet jak się już uda przejść, to trzeba uważać, żeby nie dostać od sokistów wysokiego mandatu, bo do 500 zł. Dlatego nie przedłużam i zapraszam Was na podróż po tej zapomnianej nekropolii. Dobra, jestem w szakach. I tutaj jest nasyp i tam za tym nasypem jest właśnie ten cmentarz. Drodzę na niego będę Wam tłumaczył drodze i na jego terenie będę Wam tłumaczył historię. Tylko tak, tutaj właśnie jak mówię jest nasyp, a ten dojeździ pendolina, w sensie jest prowadzona trasa na Gdańsk. Muszę uważać, tak porządnie. Myślę, że nas to jeszcze róża. Fajna sprawa. Próbuję tak przejść i w tamtą stronę, żeby łatwiej zejść na przykład, nie? Widzicie, nasyp jest bardzo wysoki, a nie wiem jak jest po drugiej stronie. No właśnie się obawiałem, nie? Już po mnie jadą. Ale no dobra, tak serio. Ja teraz nie zjechać na dół, bo to jest stromo. Wiem, że mam teraz, całe brudne 4 litery. Ale jakoś nie mam innego patentu na zrobienie tego. Znaczy wolę tak to zrobić. Oj. Dobra. Tak, to jest miał mnie trzymać się umowo właśnie, fajnie. O. To jest strasznie stromo. Patrzę, że sam rzęk chyba nie ma akurat. Mam nadzieję, że nie. Dlatego, że tu wiecie, są jeszcze liście, to jest w ogóle już. To już w ogóle dodaje trudu temu. Bo tak, jeszcze leżą kamienie. Bo jest po prostu ślisko. Może też nie padał, tak? No, tak widzę, że nikogo tutaj nie ma, więc fajnie. Tak on nakreśla. To co nas najbardziej interesuje, czyli mogiła, jest w tamtą stronę. To wam pokażę nawet na mapie.
Tak. A tam pociąg jedzie. Więc jakby wiecie, z wszystkich stron teraz otoczone. Zresztą tak jak tu widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Tu. Są tory kolejowe. My jesteśmy tu. Tu jest mogiła, a tutaj z tej strony jest gdzieś kamera, więc tak muszę podejść od tej strony, żeby wiecie, się nie rzucać w oczy. Jakby... I co dowiecie do samego cmentarza? Co do samej historii cmentarza? Powstał w 1872. Według projektu Henryka Sumińskiego. A opiekę nad nim sprawował, nad cmentarzem. Opiekę nad nim sprawował Cezary Skoryna, właściciel fabryki kamieni i maszyn młynarskich ogólnie, tak? Jakby skąd w ogóle wiecie koncepcję na wybudowanie tego cmentarza? Po co on tutaj wiecie w ogóle? No to dlatego, dlaczego w ogóle w tym roku też, pewnie możecie się zapytać, nie? Ale zrobić mamy przerywnik taki mniej klimatyczny. Ja się do tego, co tutaj jest. Generalnie lokalsi mówią, że lepiej się tutaj nie zapuszczać po nocy, bo ten teren jest właściwie, wiecie, uwielbiony przez narkomanów i alkoholików, tak się mogę nazwać. Więc tak ten, nie? Ale... Więc jakbyście tutaj chcieli iść w nocy, to tak uważajcie po prostu. Dobra, wracając do samej jakby koncepcji, po co ten cmentarz? No i dlaczego dalej się znajduje w takim trójkącie warszawskim, że tak to nazwę? To będzie na końcu. Na razie skąd koncepcja budowania cmentarza? No stąd, że w tym roku właśnie, dokładniej w 1872 i 3 warszawską Pragę nawiedziła pandemia cholery, a dokładniej przecinkowca cholery. A brało się to stąd, że do Wisły były wylewane wiecie, ludzkie ścieki i później z Wisły innym źródłem była ta woda nabierana do picia i stąd się wiecie, brało zakażenie cholerą, bo to przez układ pokarmowy, nie? Sama choroba objawia się początkowo biegunką i wymiotami, a kolejnymi są zmarszczenie skóry i zapadnięcie oczu. Nieleczona prowadzi do śmierci. No i tak to właśnie wyglądało. Wiecie, w tamtych czasach choroba była bardzo śmiertelna. I jak chodzi właśnie o Pragę w ogóle i w ogóle, nie? To zebrało ogromne żniwa. I co do, wiecie, wracając do historii cmentarza, tak będę wam to przeplatał. Jakoś, nie wiem. W 1874, czyli 2 lata po wybudowaniu cmentarza, przejmuje nad nim władzę miasto. Miasto, które tam się nie wywiązywało ze swoich obietnic, ze swoich obowiązków. I po prostu cmentarz był taki łatwiej dostępny i po prostu, wiecie, był też niszczony, tak, że składany w ogóle, z tego co się dowiedziałem. I Cezary Skoryna, który się poczuł odpowiedzialny za cmentarz, przejął z powrotem na własność i zatrudnił stróża, który, wiecie, pilnował, gdzieś tam mieszkał, gdzieś to była chatka taka drewniana i on tutaj i pilnował po prostu tego przybytku, żeby nikt nie niszczył, nie rozkradał i w ogóle, nie? No, ale jak się już, wiecie, epidemia cholery uspokoiła, bo ona tam w 1985 się uspokoiła, bo no zrobiono nie oczyszczalnie ścieków, tylko
wodociągi w centrum Warszawy zostały budowane w 1985 i to tak już ograniczyło i sytuacja w sensie uspokoiła. Jakby do tego stopnia, że trochę zapomniano o istnieniu tego cmentarza i przypomniano sobie dopiero w 1908 roku, kiedy została wybudowana właśnie żelazna kolej nadwiślańska. I gdzieś tam wyczytałem właśnie, że robotnicy, którzy to robili, wiecie, po prostu rąbali łopatami, to było słychać tam, jak to co chwilę się nabijali, wiecie, nie na cmentarze, tylko jak to wam powiedzieć, nie na cmentarze, tylko na trumny. Na początku były to, wiecie, zwłoki, tak dobra, spokój, tam, wiecie, to nie było aż tak wtedy istotne. Później dopiero jak ta liczba się zaczęła zwiększać, dopiero no faktycznie, nie? I jakby przez to, że budowali właśnie zbudowali tę trasę, skasowali cmentarz, a wszystkie zwłoki przeniesiono właśnie do tej zbiorowej mogiły na północ. Czyli tu, gdzie tutaj chodzimy, prawdopodobnie był właśnie cmentarz. Choleryczny. Na którym zostało pochowane 491 zmarłych, w tym 7 wojskowych tam, którzy tam według władz wojskowych zostali tutaj, wiecie, pochowani, bo oni tam wierzyli tam w pogaństwa i w ogóle, tak? Ale 484 to było właśnie cholerykami. No, a co do samej mogiły? Została wykonana według projektu inżyniera Rubickiego. Miała postać krzyża. Była zrobiona, wiecie, z piaskowca i dookoła był mur. Dookoła tego budowano mur, po prostu, żeby, wiecie, też nikt nie właził. Mam nadzieję, że słyszycie, bo deszcz zaczął padać. Mam nadzieję, że ktoś przeżyje. GoPro to przeżyje, będzie fajnie. I mur, który otaczał, jego wymiary były 10 na 10 metrów, a samej mogiły 1,3 metra. Ale niestety wszystko z czasem się, wiecie, rozsypało i tak do... Sam pomnik uległ przewróceniu, a mur dookoła się po prostu rozsypał. Znaleźć, wiecie, tą mogiłę, kiedy pada to, żeby wiedzieć, chociaż będą dojść. Okej. Okay. To było dziwne, bo padało, jakby ktoś, wiecie, jakby ktoś raz magicznie stryknął jakimś przełącznikiem i się włączyło. Dziwne. No dobra. Okej, okay, tam gdzieś powinna być mogiła. Mam nadzieję, że się nie karzona jest za nasypem, bo to będzie trochę słabe. Teraz nic nie będę mówił, bo pociąg wjedzie. No i co do wracając do historii cmentarza. Przed II wojną światową został jeszcze zrekonstruowany i było fajnie git, nie? Podczas wojny i w późniejszych latach cmentarz popadł w zapomnienie i w ruinę. I dopiero po 1989 roku grupa zapaleńców odnowiła pomnik. I sam teren został też przez nich również zrewitalizowany. I później, dopiero w 2009 roku, stuletni pomnik został rozebrany i jego części zostały złożone na betonowej płycie. Na betonowej płycie mogiły.
Rok później, czyli w 2010 roku, spółka PKP zrewitalizowała według pierwotnego planu mogiłę. No, odbudowali pomnik, zrekonstruowali mur, który go otaczał i same fundamenty wzmocnili, ale co dalej, to myślę, że właśnie wam opowiem, jak dojdziemy do tej mogiły, tylko tak wam powiem, że niepokojące ja jej tu nie widzę akurat. Szczerze, będę coś jeszcze raz tylko na mapkę. Co? A wiem, dobra. To co widzicie przed sobą, nie jest nasyp. To jest taka górka po prostu tutaj usypana. Nie wiem dlaczego. A na takie rzeczy polecam wam uważać, żeby co nogi nie przedziurawić. Bo właśnie przed chwilą to prawie że wdepłem. Znaczy wdepłem, ale na szczęście nic nie stało. Czajcie, bo coś jedzie. Rozumiem, że to nie jest nasyp, ale jakoś chyba nie chcę się pokazywać. Szczerze. Dobra, tylko teraz jakieś tu łatwe wejście znaleźć, bo stromo tu jest. Pewnie, że nie. Migła jest właśnie z tamtej strony. Szukam jakiegoś wejścia, na razie bym przejść, bym pokazać i opowiedzieć wam dalej dalszą historię tej mogiły. No, tu jest więcej drzew, to będzie łatwiej wejść. Dlaczego? Bo jest więcej punktów odparcia. Nie tak to nazwę. I tak trzeba się jakoś łapać. Nie wiem czego właściwie. To jest mądre. Dobra. No wiem, idę trochę jak niedźwiedź, ale taki mam patent na to. Także nie oceniajcie, proszę. Dobra, tam jakaś koparka jeździ. Tam są tory. Tam się bliżej, to musimy jeździć na tą stronę. A, tam jeżdżą, bo są jakieś tam jakieś żwirownie czy coś po prostu. Dobra. Szybki ruch. Gdzie ta mgiła? Tam, gdzieś powinno być. Tak, ja nawet widzę, wy pewnie nie widzicie. Ale widzę sam krzyż. Idę bardziej tędy, żeby nikt mnie zaraz się nie przyrukał. Nie wiem, czy to się jedzie, czy tam te hałasy pochodzą z tej żwirowni. Nie wiem.
Gdzieś tam po prostu pociąg przejeżdża, ale też nie widzę, więc nie wiem. Dobra, trzeba obrać tę trasę, widzę. Jeszcze przez same haszcza. No nie wiem, może jakoś dojdę. O! Na spadek. Tylko uważajcie, byście tutaj byli. Ale tak się obrałem, żeby po prostu nie rzucać się w oczy. Nie wiem, to dobry pomysł. Będzie wszystko totalnie harsze. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie idę w stronę jakiego. Wyjdą. Będzie fajnie. Dobra, chyba nie dostrzegam mogiły, bo mogiła jest tu. A trzeba to wybrałem. I właśnie potrzebuję też od strony, od której nie powinienem podchodzić. Bo z tej strony jest gdzieś kamera. Z tego co mi wiadomo. Ale może sobie tam gdzieś wyjdę. O, tam jest kamera, widzicie? Zajdę sobie tamdy, bo jest łatwiej. Tylko nie chcę podchodzić pod tę kamerę, żeby takich przypału nie było. Tędy mam nadzieję, że sobie nie zjadę. No, tu się nie chce. Mam nadzieję, że mi GoPro nie zmoknie. No dobra, może tam przejść. No ja sobie się przeprowadzić pod tą kamerą. Zrobię to tak po prostu. Biła. Jestem. Okay. I tu jest sama mogiła. I podkrót tutaj widzicie. To jest też za sprawą właśnie PKP, które to zrewitalizowało w 2010 roku. Dobra, dalej sprawa wygląda tak, że właśnie urodzili go, żeby no nie popadał w dalszą dewastację jak wcześniej, tak? Jak to wyglądało w samym 2010 roku. Dwa lata później cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. A 8 lat później, dopiero 8 lat później została zrobiona w nasypie, zostało w nasypie zrobione przejście podziemne, żeby... podziemne? Dobra, nadziemne, ale w nasypie. Które miało umożliwić łatwiejsze wejście na teren cmentarza, wiecie, chcąc go odwiedzić, tak? Tylko niestety nie wiadomo czemu ta brama jest w większości pozamykana na kłódki, bo to jest jakby, wiecie, tu macie bramę, jest takie przejście i tu jest brama kolejna. Ale ktoś idzie, dobra. Jakby na chwilę może być przerwa. O, piasek leci. Chyba większa od samego psa. Dobra.
No wie pani, ja tylko taki film nagrywam o cmentarzu. Słucham? Jeszcze raz. A, no dobrze. A mogę pogłaskać? Eś. Nie zabiorę. Eś. A jak się wabi? Cześć Beno. Cześć. Dobra, a pozabawię swoim psem. Przydałoby się wrócić do głównego wątka filmu, czyli cmentarza i jego dostępności. Tak jak mówiłem, 2 lata temu zostało zrobione przejście w nasypi na teren cmentarza, ale chyba nie do końca przemyślano tę kwestię, bo bramy przez większość czasu do tej pory stoją zamknięte na kłódki. To zostanie mogiły. To na kojącym je urodzeniu widzimy tablicę informującą o tym, że to jest zabytek i w jakim miejscu się znajdujemy. Dalej mamy długą listę wszystkich firm, które przyczyniły się do rewitalizacji cmentarza. Po prawej w gablocie mamy historię cmentarza i zdjęcia, jak mogiła wyglądała jeszcze 13 lat temu i jak wygląda po renowacji w 2010 roku. Dalej idę zrobić zdjęcia, ale żeby was nie zanudzić, wyciągnąłem tą część filmu, ale za to pokażę wam mogiłę z prawej szerszej perspektywy i będziemy wracać. Więc już w kierunku wyjścia. Więc jeszcze w kierunku wyjścia, bo tak to nie mówiłem nic o kamerę, to mówię, że powiem. Jakoś tak bardziej, nie? No i teraz z panią pogadałem, to macie. Zresztą no widzieliście w sumie tak. Co do samego cmentarza. Nie wiem, zostawiam chatę w lektorze po prostu, nie? Generalnie mam nadzieję, że się podobał taki film, taki... Może nie odskocznie, ale takie... Pokazanie, że wiecie, są jeszcze w XXI wieku miejsca, do których... W dużym mieście, de facto. Do których ciężko się dostać, tak? Właśnie miałem tu pomysł, nie wiem, tak 3-4 lata wcześniej już. Żeby właśnie bym okazać jako taki... Chciałbym pokazać tak, że 1 listopada wszyscy jeździmy, zmarły, odwiedzamy ich groby. A tutaj jest ten, że jest po prostu jeszcze cmentarz, do którego będzie ciężko wyjść, tak? Że trzeba właśnie wchodzić przez nasyp, jak widzieliście. Jeździ właśnie pendolino, czyli tak bardziej po mojemu Intercity, czyli właśnie w tym przypadku cicha śmierć. Trzeba uważać, żeby po prostu wiecie, nie wpaść pod koło takiego pociągu i na cyklistów. Na cyklistów trzeba uważać, żeby nie dostać mandatu wysokiego do 500 zł. Ale nie wiem, po co wam to mówię, skoro tak rzędzie już powiedziałem pewnie w lektorze, chociaż nie wiem. Tam mamy ten nasyp. Ja będę chciał wejść górą. A żeby na szczęście uwagi nie zwracać po prostu. Mam nadzieję, że się podobał taki film. Jak chcecie coś takiego, nie wiem, żebym robił takie filmy, to dawajcie znać. A ja będę kończył. Także to standardowo. Widać, że chce mi się wrzucać, nie? To jest standardowo.
No dobra, znaczy jak chcecie po prostu, nie wiem, róbcie jak chcecie. Możecie sobie suba. Jak chcecie być na bieżąco takimi filmami. A bardziej głównie opuszczonymi, tak? To jest po prostu zapomniane. Nie wiecie dlaczego. Ale jak chcecie zobaczyć moje jakieś tam poprzednie filmy, to macie tutaj ostatni film, to losowy. I co, do zobaczenia za 11 dni. Całkiem myślę na fajnej eksploracji. Także tak. Także chciałem powiedzieć, także do zobaczenia za 11 dni. Po prostu tak zostawię, pokażę sobie, wiecie, pomyślę co chce i tyle, nie wiem, reszta tak, nie wiem, takie miejsce refleksji chyba jest po prostu, nie? Także, tak, alo.